Uczestniczyliśmy w częściowym odbiorze sztandarowej inwestycji w gminie Rybno. Mowa oczywiście o nabierającym kształtów Centrum Sportu. Piękny obiekt jest w trakcie budowy. Oddajemy do użytku drugi etap tej budowy. Trzeci etap to już będzie wykończenie. Natomiast po drugim etapie wszystkie pomieszczenia są w zasadzie przygotowane. Jest przygotowana elewacja, przygotowane są do wyłania posadzki. W tym obiekcie mogę tylko dodać, że obiekt jest budowany w programie Polski Ład. Na to dofinansowanie w 90% otrzymała gmina Rybno. Ze swej strony powiat też ma swoją cegiełkę. Przy tych pieniądzach jest to cegiełka. Ponad 4 miliony sam obiekt. Starostwo powiatowe dokłada do tego 165 tysięcy. No dużo, niedużo, ale jest ten nasz wkład i zaznaczyliśmy tą swoją obecność na tym obiekcie. Pięknym obiekcie, myślę, że będzie to do użytku nie tylko dla mieszkańców gminy Rybna, ale wszystkich, którzy tu będą z tego korzystali. Mamy dwie sale do squasha. Jest to ciekawostka chyba na skalę powiatu, bo nie spotkałem się z takimi salami w żadnym ośrodku sportu, natomiast tu są dwie takie przygotowane. W związku z tym myślę, że będzie duże zainteresowanie i będzie chętnych do uprawiania tego sportu. Zapraszam wszystkich, jak będzie to wszystko ukończone, przygotowane do oddania i do użytku. Wszystkich zapraszam na ten obiekt i dziękuję za dzisiejsze zaproszenie na odbiór drugiego etapu budowy. Odbieramy drugi etap, jeżeli chodzi o inwestycje w Centrum Sportu w Rybnie. To dotyczy to ocieplenia, zadaszenia, blachy, elektryki. Jeżeli chodzi o czas, no to wszystko jest tutaj zachowane, nie ma jakichś spóźnień. Wartość tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj odbieramy, to ponad 1 000 000 zł. Wszystko wskazuje na to, że będziemy w maju przyszłego roku cieszyć się tym obiektem, gdzie będziemy mieli nowoczesną siłownię, będziemy mieli dwie sale do squasha, porządne pomieszczenia dla naszego klubu Delfin Rybno i wtedy docenimy to, co tutaj jest robione. O kolejnych etapach tej inwestycji będziemy informować na bieżąco.